Tymczasem pacjentka z podejrzeniem kleszczowego zapalenia mózgu cały czas myśli o mężczyźnie, którego poznała w szpitalu. 35-latka zauroczyła się nim, jednak uważa, że nie jest w stanie stworzyć związku z nikim, kto nie jest taki, jak jej były mąż. Powiedziałam mu, żeby sobie poszedł. Wiesz, on w ogóle nie przypominał mi Jarka. Kompletnie nie jest w moim typie. Co? Spławiłaś go tylko dlatego, że nie przypominał ci Jarka? No raczej. A co, miałam pakować się w kolejną porażkę? Nie, nie, wiesz co, miałaś pod nosem super faceta i skrzyło między wami, a ty nadal trzymasz się tego swojego typu. Ty naprawdę chyba nigdy nikogo nie znajdziesz, bo nie dajesz sobie szansy. Może Ada ma rację? Może powinnam dać szansę temu Marcinowi? Ciągle o nim myślę, mimo że nie jest w moim typie i nawet nie przypomina Jarka. Może by nam się ułożyło. Ale to i tak nieważne. Odrzuciłam go i poszedł sobie. Wszystko stracone. 35-latek wraca do sali. Mężczyzna poczuł, że spodobał się kobiecie i on też jest nią zauroczony, dlatego nie zamierza odpuścić. Pacjentka na jego widok uświadamia sobie, że chciałaby mu dać szansę. Tak, ty też to poczułaś. Tak, ale... Ale żadnego ale, musimy gdzieś pojechać, poznać się, spędzić razem czas. Ale błagam, daj mi szansę. No dobrze. Słucham? No dobrze, zgadzam się. No to trzeba było tak od razu. No ale nie dałeś mi dojść do słowa. No dobrze, mów, proszę. Byłam głupia, cały czas szukałam sobowtóra swojego byłego męża, bo on był dla mnie ideałem. No ale na szczęście zorientowałam się, że to bez sensu. Nie wybaczyłabym sobie, gdybyś tutaj nie wrócił. Ale jestem. Nie mogłem o tobie zapomnieć. A ja o tobie. Jesteś cudowna. Wiesz co, nie, musimy gdzieś jechać. Nie wiem, chociażby na wieś. Dobrze. Albo na Mazury. Super. Będzie cudownie, zobaczysz. Ekstra.